podróże zmysłami. Ese corazón no necesitas un doctor, un hechicero que te recete alguna poción. Que no hace falta una pastillita para curar el dolor. Y magia negra, esa no es la solución. ¿Por qué no pruebas con movimiento a ver si te sientes mejor? Y te aseguro que la vida toma otro color. Y lo que te hace falta para sanar es solo una fiesta. Gdy myślimy o tym, że ktoś tańczy ze światem, to zastanawiamy się, jaką ma metaforę na myśli. Nasz dzisiejszy gość traktuje te słowa bardzo dosłownie. Teresa Chudecka, witamy cię serdecznie. Tańcząca ze światem. Osoba, która poznaje świat i ludzi przez to, że jeździ po świecie i uczy się tańczyć. Czy ty chcesz przetańczyć całe swoje życie? Wiesz co, mam taką nadzieję, chciałabym. To jest twój cel. Tak, to jest mój cel, żeby przetańczyć całe swoje życie. Ale jak to jest, że odkryłaś, że właśnie poprzez taniec można poznawać ludzi, miejsca, kulturę, tam gdzie się znajdujesz? To wynika z tego, że właściwie tańczę odkąd pamiętam. Jak już byłam małym dzieckiem, to ten taniec zawsze gdzieś był w moim życiu. I chciałam poznawać świat tańcząc salsę. Zamarzyłam sobie, że nauczę się wszystkich typów salsy. A później okazało się, że na świecie jest tak wiele tańców i że ten taniec jest... gdzieś tam wywodzi się z naszej kultury, jest jakby cząstką nas. Ludzie na całym świecie tańczą i przez to jakby pokazują swoje emocje i dla nich to jest całe ich życie. Jak to wygląda? Przyjrza sobie Teresa z kraju, o którym pewnie ci ludzie nigdy nie słyszeli i nagle mówi, nauczcie mnie tańczyć. Często ludzie się dziwią. Bywało tak, że szłam ulicą, pukałam do drzwi i mówię, cześć, jestem Polką, chciałabym się nauczyć twojego tańca. I ludzie, ale co ty chcesz? Chciałabym się nauczyć tańczyć, chciałabym poznać to, w jakiej kulturze się wychowałaś poprzez twój taniec. I ludzie faktycznie później uczyli mnie tych tańców. Tym bardziej, że to nie jest tak, że przychodzisz do jakiejś szkoły tańca, tylko do jakiejś na przykład małej wioski i pukasz do czyichś drzwi po prostu, tak? Tak, tak, absolutnie. To nie są szkoły tańca, to są zwykłe ludzkie drzwi, gdzie ja wiem, że ci ludzie tańczą tam. I poprzez ten taniec poznajesz tych ludzi? Tak, miałam nawet taką sytuację, że pojechałam do małej wioski w Kolumbii, gdzie chciałam nauczyć się takiego tańca bajenato i zostałam z miejscowymi ponad tydzień. Odstąpili mi nawet własne łóżko, żebym mogła z nimi mieszkać. I nauczyłaś się tego tańca? Podstaw tak. No właśnie, bo jak to jest? My zawsze mamy jakieś ograniczenia, prawda? Jak widzimy, jak ja widzę, jak na przykład grają na bębnach albo tańczą ludzie z Afryki, my sobie nimi tak nigdy nie będziemy tańczyć, prawda? Też czasami tak czuję, że uczę się tych tańców, ale wiem, że nigdy nie będę idealna, że zawsze te tańce trzeba ćwiczyć i też one, jakby nie było, wciąż jestem Polką i nie wywodzę się z tych państw, gdzie jadę, więc ten taniec, uczę się go, ale on nie jest tak zakorzeniony we mnie. Ale odkrywasz też to, że w wielu krajach ten taniec jest taki dużo bardziej powszechny niż na przykład w Polsce, prawda? My uczymy się najczęściej poloneza przed studniówką, później go szybko zapominamy, dokładnie. Ale są kraje, gdzie taniec jest po prostu częścią codziennego życia. Właśnie szczególnie w Ameryce Południowej ten taniec widoczny jest w każdym miejscu. Ludzie żyją tańcem, czasami śmieją się, że już nawet kobiety w ciąży, te małe dzieciaczki jeszcze w brzuszku, one już tańczą i to faktycznie widać, że takie małe dzieci tańczą lepiej niż u nas zawodowcy, ponieważ oni to czują faktycznie. No właśnie, a czy był taki taniec, który był dla ciebie szczególnie trudny do nauczania się? Był taki taniec, to jest taniec afroperuwiański, jest to taniec tańczony w okolicach Limy w Peru, gdzie faktycznie pojechałam, żeby się go nauczyć. I wydaje mi się, że mi się nie udało. Tańca uczyły mnie małe dziewczynki, one faktycznie świetnie go tańczyły. I dla mnie było to zbyt ciężkie, ponieważ ta muzyka była dla mnie czymś nowym, aczkolwiek był to niesamowity taniec. A czy jest takie miejsce, o którym marzysz, żeby tam zatańczyć, a jeszcze tam nie tańczyłaś? Takich miejsc jest wiele, ale na pewno jednym z nich jest Kuba. Rozumiem. Wiem, że teraz też wybierasz się już właściwie mówiłaś, że jesteś na walizkach i właściwie ostatnie ubrania założyłaś na siebie, bo reszta już jest spakowana w walizkach, chociaż wiem, że też dopiero co wróciłaś z podróży. To powiedz może, gdzie teraz się wybierasz, gdzie będziesz tańczyć w najbliższym czasie?
Faktycznie już jestem spakowana, za tydzień wylatuję. W tym momencie to będzie Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile i Boliwia. To będzie około 5-6 miesięcy. No to ja po prostu zazdroszczę bardzo, bardzo. Powiedz mi jeszcze o tej salsie, bo to jest twój ulubiony taniec, prawda? To jest taniec, który się przewija przez twoje podróże. Odkrywaj, że ta salsa to nie jest po prostu salsa. Kiedyś myślałam, że salsa jest jedna, że jak będę tańczyła salsa, to już właściwie wiem, jaka jest salsa i skąd się wywodzi. Okazało się, że takich typów salsy jest co najmniej 5, doszłam już do 5 i wciąż się uczę. Czyli ja rozumiem, że kiedyś, jak już w końcu nauczysz się wszystkich tańców świata, to wymyślisz swój własny taniec? Być może tak. I to będzie szkoła twojego tańca? Żeby otworzyć szkołę, musiałabym pewnie zostać w jednym miejscu na stałe, a w tym momencie jeszcze nie jestem na to gotowa. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy jest taki taniec, który mógłby połączyć cały świat? Czy uważasz sobie taki taniec, który i Ameryka Południowa, i Azja, i Europa, i Afryka mogłaby tańczyć razem? To są tak różne rytmy, że właściwie trudno sobie to wyobrazić. Wydaje mi się, że pewnie większość z tych tańców mogłoby nas połączyć. Jeśli my jako ludzie chcielibyśmy tańczyć, to każdy z tych tańców i każda muzyka mogłaby nas połączyć, ponieważ taniec to jest coś, co łamie wszelkie podziały na świecie. Mogę nie znać pewnego języka, ale taniec i muzyka, tak samo jak muzyka z Peru, czy z Ameryki Południowej, czy skądkolwiek indziej, ona zawsze łączy. No właśnie, ty czujesz, że cię łączy z jakimiś ludźmi, którymi na przykład nie znasz ich języka, a uczyłaś się tańczyć, nie mogłaś się z nimi inaczej porozumieć, jak tylko poprzez to, co wyrażały ciała ich i twoje? Było dużo takich momentów, że nie znałam języka, ale czułam faktycznie, że jestem gdzieś zakorzeniona z tymi ludźmi, że rozumiemy się wzajemnie. Rozumiem. Mili Państwo, no Teresa pakuje już walizki i rusza tańczyć ze światem. Jeśli Państwo chcą tańczyć ze światem, tak jak Teresa, polecamy. Mi już, przyznam, tutaj nóżka też chodzi, też bym chciała sobie potańczyć. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszamy za tydzień na kolejne zmysłowe podróże. No ja myślę, że podróże zmysłami. Ese corazón no necesitas un doctor, un hechicero que te recete alguna poción. Que no hace falta una pastillita para curar el dolor. Y magia negra, esa no es la solución. ¿Por qué no pruebas con movimiento a ver si te sientes mejor? Y te aseguro que en la vida toma otro color. Y lo que te hace falta para sanar es solo una fiesta. Gdy myślimy o tym, że ktoś tańczy ze światem, to zastanawiamy się, jaką ma metaforę na myśli. Nasz dzisiejszy gość traktuje te słowa bardzo dosłownie. Teresa Chudecka, witamy cię serdecznie. Tańcząca ze światem. Osoba, która poznaje świat i ludzi przez to, że jeździ po świecie i uczy się tańczyć. Czy ty chcesz przetańczyć całe swoje życie? Wiesz co, mam taką nadzieję, chciałabym. To jest twój cel. Tak, to jest mój cel, żeby przetańczyć całe swoje życie. Ale jak to jest, że odkryłaś, że właśnie poprzez taniec można poznawać ludzi, miejsca, kulturę, tam gdzie się znajdujesz? To wynika z tego, że właściwie tańczę odkąd pamiętam. Jak już byłam małym dzieckiem, to ten taniec zawsze gdzieś był w moim życiu. I chciałam poznawać świat tańcząc salsę. Zamarzyłam sobie, że nauczę się wszystkich typów salsy. A później okazało się, że na świecie jest tak wiele tańców i że ten taniec jest... gdzieś tam wywodzi się z naszej kultury, jest jakby cząstką nas. Ludzie na całym świecie tańczą i przez to jakby pokazują swoje emocje i dla nich to jest całe ich życie. Jak to wygląda? Przyjrza sobie Teresa z kraju, o którym pewnie ci ludzie nigdy nie słyszeli i nagle mówi, nauczcie mnie tańczyć. Często ludzie się dziwią. Bywało tak, że szłam ulicą, pukałam do drzwi i mówię, cześć, jestem Polką, chciałabym się nauczyć twojego tańca. I ludzie, ale co ty chcesz? Chciałabym się nauczyć tańczyć, chciałabym poznać to, w jakiej kulturze się wychowałaś poprzez twój taniec. I ludzie faktycznie później uczyli mnie tych tańców. Tym bardziej, że to nie jest tak, że przychodzisz do jakiejś szkoły tańca, tylko do jakiejś na przykład małej wioski i pukasz do czyichś drzwi po prostu, tak? Tak, tak, absolutnie. To nie są szkoły tańca, to są zwykłe ludzkie drzwi, gdzie ja wiem, że ci ludzie tańczą tam. I poprzez ten taniec poznajesz tych ludzi?
Tak, miałam nawet taką sytuację, że pojechałam do małej wioski w Kolumbii, gdzie chciałam nauczyć się takiego tańca bajenato i zostałam z miejscowymi ponad tydzień. Odstąpili mi nawet własne łóżko, żebym mogła z nimi mieszkać. I nauczyłaś się tego tańca? Podstaw tak. No właśnie, bo jak to jest? My zawsze mamy jakieś ograniczenia, prawda? Jak widzimy, jak ja widzę, jak na przykład grają na bębnach albo tańczą ludzie z Afryki, myślę sobie, my tak nigdy nie będziemy tańczyć, prawda? Też to, czasami tak czuję, że uczę się tych tańców, ale wiem, że nigdy nie będę idealna, że zawsze te tańce trzeba ćwiczyć i też one, jakby nie było, wciąż jestem Polką i nie wywodzę się z tych państw, gdzie jadę, więc ten taniec, uczę się go, ale on nie jest tak zakorzeniony we mnie. Ale odkrywasz też to, że w wielu krajach ten taniec jest taki dużo bardziej powszechny niż na przykład w Polsce, prawda? My uczymy się najczęściej poloneza przed studniówką, później go szybko zapominamy, dokładnie. Ale są kraje, gdzie taniec jest po prostu częścią codziennego życia. Właśnie szczególnie w Ameryce Południowej ten taniec widoczny jest w każdym miejscu. Ludzie żyją tańcem, czasami śmieją się, że już nawet kobiety w ciąży, te małe dzieciaczki jeszcze w brzuszku, one już tańczą i to faktycznie widać, że takie małe dzieci tańczą lepiej niż u nas zawodowcy, ponieważ oni to czują faktycznie. No właśnie, a czy był taki taniec, który był dla ciebie szczególnie trudny do nauczania się? Był taki taniec, to jest taniec afroperuwiański, jest to taniec tańczony w okolicach Limy w Peru, gdzie faktycznie pojechałam, żeby się go nauczyć. I wydaje mi się, że mi się nie udało. Tańca uczyły mnie małe dziewczynki, one faktycznie świetnie go tańczyły. I dla mnie było to zbyt ciężkie, ponieważ ta muzyka była dla mnie czymś nowym, aczkolwiek był to niesamowity taniec. A czy jest takie miejsce, o którym marzysz, żeby tam zatańczyć, a jeszcze tam nie tańczyłaś? Takich miejsc jest wiele, ale na pewno jednym z nich jest Kuba. Rozumiem. Wiem, że teraz też wybierasz się już. Już właściwie mówiłaś, że jesteś na walizkach i właściwie ostatnie ubrania założyłaś na siebie, bo reszta już jest spakowana w walizkach. Chociaż wiem, że też dopiero co wróciłaś z podróży. To powiedz może, gdzie teraz się wybierasz? Gdzie będziesz tańczyć w najbliższym czasie? Faktycznie już jestem spakowana, za tydzień wylatuję. W tym momencie to będzie Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile i Boliwia. To będzie około 5-6 miesięcy. No to ja po prostu zazdroszczę bardzo, bardzo. Powiedz mi jeszcze o tej salsie, bo to jest twój ulubiony taniec, prawda? To jest taniec, który się przewija przez twoje podróże. Odkrywaj, że ta salsa to nie jest po prostu salsa. Kiedyś myślałam, że salsa jest jedna, że jak będę tańczyła salsa, to już właściwie wiem, jaka jest salsa i skąd się wywodzi. Okazało się, że takich typów salsy jest co najmniej 5, doszłam już do 5 i wciąż się uczę. Czyli ja rozumiem, że kiedyś, jak już w końcu nauczysz się wszystkich tańców świata, to wymyślisz swój własny taniec? Być może tak. I to będzie szkoła twojego tańca? Żeby otworzyć szkołę, musiałabym pewnie zostać w jednym miejscu na stałe, a w tym momencie jeszcze nie jestem na to gotowa. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy jest taki taniec, który mógłby połączyć cały świat? Czy uważasz sobie taki taniec, który i Ameryka Południowa, i Azja, i Europa, i Afryka mogłaby tańczyć razem? To są tak różne rytmy, że właściwie trudno sobie to wyobrazić. Wydaje mi się, że pewnie większość z tych tańców mogłoby nas połączyć. Jeśli my jako ludzie chcielibyśmy tańczyć, to każdy z tych tańców i każda muzyka mogłaby nas połączyć, ponieważ taniec to jest coś, co łamie wszelkie podziały na świecie. Mogę nie znać pewnego języka, ale taniec i muzyka, tak samo jak muzyka, czy muzyka z Peru, czy z Ameryki Południowej, czy skądkolwiek indziej, ona zawsze łączy. No właśnie, ty czujesz, że cię łączy z jakimiś ludźmi, którymi na przykład nie znasz ich języka, a uczyłaś się tańczyć, nie mogła się z nimi inaczej porozumieć, jak tylko poprzez to, co wyrażały ciała ich i twoje? Było dużo takich momentów, że nie znałam języka, ale czułam faktycznie, że jestem gdzieś zakorzeniona z tymi ludźmi, że rozumiemy się wzajemnie. Rozumiem. Mili Państwo, no Teresa pakuje już walizki i rusza tańczyć ze światem. Jeśli Państwo chcą tańczyć ze światem, tak jak Teresa, polecamy. Mi już, przyznam, tutaj nóżka też chodzi, też bym chciała sobie potańczyć. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszamy za tydzień na kolejne zmysłowe podróże. No ja myślę, że tak zazdrościmy. Na początku programu zazdrościliśmy miejsc, gdzie zaczyna się lato, tak jak w Australii. Teraz możemy tylko zazdrościć takich podróży. Salsa, która piąta, na 5. poziomie.